Siemaneczko widzowie, słuchajcie, marzyłem długo, bo prawdopodobnie przez lata, aby nagrać pełną serię z jakiejś klimatycznej, fajnej produkcji. I tak się składa, że mam dla was dzisiaj grę Call of Cthulhu. Także oczywiście jest to hołd dla pewnego znanego, już legendarnego pisarza, pana Lovecrafta. Jeśli go nie znacie, no to co mogę powiedzieć, musicie go poznać. Właśnie na bazie jego twórczości powstała ta gra. I szczerze już nie mogę się doczekać. Więc po prostu klikam nowa gra. I mam nadzieję, że będziecie się bawić równie dobrze jak ja. W ramach wstępu powiem tylko tyle, że będę odzywał się raczej rzadko. Skupię się na grze. I liczę, naprawdę liczę, że dla was będzie ta gra równie interesująca. I będzie miło wam się po prostu oglądało, żebyście nie poczuli tej takiej growej atmosfery. No miejmy nadzieję, wszystko będzie dobrze. Ustawiłem wszystko, znaczy gra ustawiła mi wszystko na najwyższe. Wszystko na najwyższe, jeżeli chodzi o ustawienia graficzne. Zastanawiam się, czy będzie płynnie to wszystko działać. Jak widzicie, musimy wykonać jakieś zadanie. Jesteśmy detektywem. No chyba aktualnie ze mnie kpicie, że ja zaczynam w takim miejscu. Aha, ja zaczynam w takim miejscu. No powiem wam, że zapowiada się kusząco. Ale kto czytał, ten wie, że to jest... że to jest po prostu ten klimat, ta wizja. Przepraszam was na momencik. Muszę zmienić czułość niestety. Jest ona zbyt... aha. Not here. Może tu. Jest i tu. Czy na pewno chcesz coś za... Anuluj. Zastosuj. I oczywiście klikamy tak. Od razu lepiej. No powiem wam, że to... Ta zieleń. Taka ciemna zieleń pasuje idealnie do tego klimatu. Cthulhu. Co to jest? Rybka. No i ten dźwięk, nie? Czytając opowiadania tego wspaniałego pisarza. Można faktycznie poczuć, że to wszystko jest bardzo, ale bardzo trafne. Ta cała atmosfera. Ta muzyka, te dźwięki. No na razie zaczyna się rewelacyjnie. No niestety, wszystko jest pozamykane. Ale jak typowy miłośnik eksploracji, bardzo chciałbym się tam dostać. No ale niestety. Idziemy dalej. Oj, oj. Okej, no tylko jest mały problemik, widzowie. Co to było? O, czekajcie. Czy mi się wydaje, czy możemy wykorzystać te nożyce do tego łańcucha? No nie, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Ale czekajcie, jeszcze na szybko pójdę tam. Szybcikiem. No do wody nie wskoczę. Faktycznie. Ale jest łódź. Ale raczej nie możemy z niej skorzystać. Wow, 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 wow. Dobra, odechciało mi się już pływać. Faktycznie łódź zostawimy na sam koniec. Jeżeli nie pozostanie nam jakaś inna możliwa droga ucieczki. Chodzimy. In my wake, hold along. Fate inescapably.
siłą. No powiem wam, że... O, co to jest? Haha, to nic nie jest. No dobrze. To zostałem perfidnie oszukany. Ojej, ale te dźwięki, widzowie. What a putrid offering. Szczerze, myślałem, że sobie rozpocznę jak typowy dek. Detektyw, a nie. No ale. Musieliśmy być wrzuceni w najgłębsze bagno już na samym początku, żeby ta gra miała sens. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się ta wizja artystyczna. Ta zieleń. Ta mgła. I wonder why I still take these things. O, możemy brać je nawet. Super sprawa. O, fajnie, fajnie, że ten interfejs pokazuje. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Bardzo przyjemny głos aktora, podkładający głos. I used to be an avid reader. Nic nie mamy. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Nie, jeszcze nie wychodzimy. Przeszukajmy to. O, married właśnie. Woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. No nie dziwię się. O, można to obracać, ja widziałem, okej. Okay. Warto wiedzieć na przyszłość. W niektórych grach... O nie, ja mi już starczy picia. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Okej. Czyli to jest taki dziennik. O! Ciekawe. Dobra, widzowie, to zróbmy może tak, że ja sobie to sprawdzę w innym czasie. Nie będę was tym zanudzać. Ja później wam najwyżej na szybciku wyjaśnię co i jak. Dobra, trochę tego jest. Muzyczka niech sobie gra, jest całkiem przyjemna. Natural sciences, linguistics, archaeology. Bardzo lubię te czasy. Też wskazają, że to jest pierwsza światowa. No to nie jest, z nas agent jest. O właśnie. I should get rid of all this stuff. Okej. No dobrze, wydaje mi się, że to już wszystko. Jeszcze chciałem tylko dodać, będę dla was nagrywać. Okej. Dobra. Tu? Co mam jednak się napić? Poczekajcie. Może i? Tap? No i co, mam teraz przypadkowo wciskać każdy klawisz po kolei? Dobra, sprawa. WS, nic nie mamy więcej, QE, tylko ten, a tutaj mamy perki, Darkwater. A, po pierwszej wojnie światowej, no to pierwsza, druga faktycznie. W punku wiedza, mamy coś nawet z wiedzy. Okej, ale to są rozwiązane sprawy. Zbadaj. A zobaczcie, można faktycznie, może tu też będzie. Ale tylko na boki, nie można sprawdzać dołu. Okej, widzowie, ja nienawidzę takich momentów,
że nie wiem, co muszę zrobić. Nie, no nie będziemy tego pić. Że nie wiem, co muszę zrobić. Nienawidzę. Naprawdę nie mogę już zrobić? No dobrze, no okej, okay. Sam tego chciałeś. Ja tego nie chciałem, proszę bardzo. Proszę bardzo. Aha, czyli to był jednak chyba błąd. Miałem tatuaż? A teraz mogę wyjść? I have business here to attend. No padaka ze mnie najwyraźniej. O matko, a nie. Ej, ale widzowie, powiem wam szczerze. No dobra, wyłączę. Gra została zapisana. Nie mam pojęcia, co uruchomiłem. W sensie czym. Yes, madam. That's correct. I'm here. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Okej, okay, ale chyba, że lepszy kilka rzeczy, tak na 30%. Dobra, potwierdźmy. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Wszystkiego trochę po trochu, najwyżej. What's wrong? Yes, madam. As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. No, czytaliśmy o tym w lobby. Work is scarce. Ale leniuszek. To mi przypomina horror z Harry Potterem. Aktor, który wcielił się Harry'ego, wcielił się właśnie w rolę takiego detektywa po utracie żony. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. No nieźle się zaczyna. Powiem wam szczerze, już nas obrażają. Trochę you're free to leave anytime, sir. The evil within. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tak wygląda trochę. Pierce, tak. Are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. I'm sorry. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins, the painter. Yes, everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Znowu pożar. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Szczerze mówiąc, aha, i czyżbyśmy musieli wykorzystać swoje perki? No ale wiadomo, koszmar. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness, or if on the contrary you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. No, łatwiejsza robota w moim życiu. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Dobra, otwórzmy na chwilę. Mamy zobaczyć, okej, okay, prosta sprawa. No to zacznijmy od obrazu, bo jest to łatwiejsza robota. O, dociekliwość, czyli tak. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Okej. Okay. Sprawdźmy, czy to zapisało się. Aha, tak się zapisało.
Agencja, okej, rozumiem. No dobrze. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Miała problemy psychiczne. Ej, poczekajcie. Mr. Pierce, what do you dobra, make of nie poczekacie jednak. Elements. O panie. Zastanawiam się ten magazyn. The sender's label mentions warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find warehouse 36. Tylko obraz. Tylko obraz. No dobrze. O, mamy tu coś do wykorzystania. Odblokowana odpowiedź. No weźmy to. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Okej, ciekawe. Są ciemniejsze? To jest ciemniejsze. Szkoda, że to nie jest. Poczekajcie, zapytam o to samo, czy nie? Czy on coś wie? Bo widzę, że teraz nie jest to podświetlone. Okej, czy to samo. Okej. Mogłoby się podświetlić, byłoby mi dużo prościej. No dobra, zapytajmy o to. If what the police suggest było napisane. The state of your daughter is true. No. Sarah had heard a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Must. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. No dobra. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. Wygodne. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. No dobra. To chyba wszystko. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. Martwemu nie przyda się kasa. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Bardzo zabawne. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Sprawdzę coś, widzowie. Okej. Czyżby to była ta książka? Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Wypraw wielorybniczych. Widzowie, pamiętacie, jak się zaczynała ta gra? Dosłownie chwilę temu.
Co prawda wiele rybów tam nie widziałem, ale były inne rzeczy, inne zwierzęta. Okej. Okay. Powróćmy jeszcze na wszelki wypadek. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Klikajmy J. Udaj się na wyspę. Czyżbym mógł już wyjść? No to wychodzimy, widzowie. Oj, zdobyto od razu. Ale szybko, pierwszy rozdział myknął. Myślę, że to idealny moment, jak tylko się załaduje na zakończenie tego odcinka. Jest intrygująco. Mocny też wstęp. Myślę, że warto poświęcić tej grze nieco więcej czasu. No tak jak mówiłem wcześniej, ten kto czytał, ten pewnie doskonale odnajduje się w tej grze. Ale to, co wymaga faktycznie zwrócenia na to uwagi, no to jest to fenomenalna wizja tego świata, nie? Te kolory, ta zieleń, ona nie jest tutaj przypadkowo. Te dźwięki również doskonale, ta muzyka na początku, ta melodia, takie... To wszystko jest dobrze wkomponowane w ten świat Cthulhu, także... No to nie mamy innego wyjścia jak wejście do tego obłędnego świata. I pomyśleć, że kiedyś tak musieliśmy podróżować po świecie, prawda? Statkami. Muszę też powiedzieć, że bardzo, ale bardzo interesuje mnie czas akcji. Wydaje mi się fenomenalny. Swoją drogą Focus Home Interactive, wydawca gry, bardzo dużo w swoim dorobku ma takich gier, które są, powiedzmy sobie też szczerze, są one średnie, ale jakoś tak potrafią wywołać uśmiech, potrafią sprawić, że grę można zapamiętać na długo. No i mgła. Mgła niestety albo stety będzie nieodłącznym elementem w narracji, w klimacie. We're almost there. Nie pamiętam tylko, jak się nazywał ten horror. Daniel Radcliffe miał w nim główną rolę. No i chyba dopłynęliśmy. Jest ta... Jeszcze jest taka, nie wiem w sumie jak to nazwać, ale te takie stylistyka, trochę jakby ze starych filmów, prawda? Ciekawie to wygląda. O, rewelacyjnie to wygląda. Powiem tylko tyle. No, nie chcę tam schodzić, ale muszę. Stay on board. There's guys coming to unload. Myślałem, że to było do nas, a to do tamtego pracownika. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? No, zobaczmy reakcję. A sad story. A jednak nie. We would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. Bardzo fajne, że tak to pokazują. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Super. Understood. I'm going for a look around the docks.
No i dobrze, widzowie. I w tym momencie, w tej chwili skończymy. Mamy trzy fajne miejsca. To, to i to. Mam nadzieję, że do tej pory wam się podobało. Jestem już pewny, że nagram więcej odcinków dla potomnych. No i co mogę więcej powiedzieć? Życzę wam miłego oglądania również przyszłych odcinków. Do zobaczenia, siemanko, yo!